Witamy Państwa na briefingu dzisiejszym, prasowym. Miejsce nie jest przypadkowe, co za chwilę pewnie uda nam się objaśnić. Chcemy dzisiaj słów parę powiedzieć na temat transakcji, o której głośno od paru miesięcy, a na dobrą sprawę nawet pewnie paru lat. O transakcji, której naturę pewnie trzeba wyjaśnić, bo często używa się słów, które nie do końca ją objaśniają. Tak naprawdę mamy do czynienia z zakupem akcji, wykupem akcji Lotosu od Skarbu Państwa. Mówiąc innymi słowy, Orlen będzie kupował akcje Lotosu od Skarbu Państwa, czyli w gruncie rzeczy od nas, bo przecież Skarb Państwa, rząd, reprezentuje nie kogo innego, tylko suwerena. Ale Orlen nie ma pieniędzy na dokonanie tego zakupu. Musi zaciągnąć kredyt. Nawiasem mówiąc, Orlen to spółka dość mocno już zadłużona ze względu na różne zawiłe transakcje, które już ma za sobą. Dzisiaj to jest kilkanaście miliardów złotych. Kolejne miliardy długu po to, żeby przeprowadzić tą transakcję, czyli kupić od nas, Polaków, akcje Lotosu. Oto się wiąże z kosztami, bo ten kredyt przecież, pożyczka na zakup, nie będzie darmowa. Orlen, żeby sfinansować w perspektywie tą transakcję, będzie musiał zabrać kasę nam, klientom Orlenu, tym, którzy kupują paliwa na stacjach Orlenu, dzisiaj także innych stacji, ale generalnie no, trzeba pamiętać też o tym, że Orlen nie tylko sprzedaje w detalu, to nie jest tą tylko stacje benzynowe, ale także rafinerie, które zaopatrują także innych operujących na tym rynku. Ale smaku dodaje w tym wszystkim jeszcze to, że to przejęcie w tej formule Lotosu i utworzenie jednego wielkiego koncernu łączy się z wpuszczeniem na polski rynek innego podmiotu. No, mamy do czynienia z prywatyzacją, która będzie miała miejsce naszego majątku i sprzedaży jej na rzecz trzeciego podmiotu. Nie wiemy, jaki to będzie podmiot, bo może to być spółka rosyjska, może być to węgierski MOL, o którym się sporo mówi. O niemniej jednak ten podmiot będzie miał prawo do 30, czy będzie posiadaczem 30% rafinerii, udziału w rafinerii w Gdańsku, ale także uprawnienie do zagospodarowania 50% produkcji i będzie miał także dostęp do bazy magazynowej, stacji benzynowych, które dzisiaj są w posiadaniu Lotosu, bądź także Orlenu. Dzisiaj jesteśmy tutaj, bo bardzo prawdopodobne, że także to miejsce, ta baza magazynowa, ten terminal paliwowy Orlenu znajdzie się na liście przeznaczonych do sprzedaży i trafi w obce ręce. To tak wygląda ta transakcja prowadzona przez Skarb Państwa, reprezentowany przecież przez premiera i z drugiej strony pana prezesa Bajtka. Karkołomne to strasznie przedsięwzięcie i wracam do tego, o czym mówiłem na początku, za które my wszyscy tak naprawdę zapłacimy. Dysponują naszym majątkiem, w naszym imieniu, tak na dobrą sprawę zaciągają dług na tym majątku i jeszcze my za to będziemy musieli wszystko zapłacić. Szanowni Państwo, w ręce prywatnego inwestora ma trafić kilkanaście spółek Orlenu i Lotosu, między innymi Lotos Paliwa, Lotos Biopaliwa, bazy paliw Lotos w Poznaniu, w Rypinie, w Piotrkowie Trybunalskim, terminal Orlen w Szczecinie oraz 80% wszystkich stacji Lotosu. Jesteśmy tu dzisiaj, bo wybrali nas tutaj mieszkańcy Warmii i Mazur, ale takie konferencje też odbywają się w innych regionach Polski. I wszyscy jednym głosem
pytamy, zwracamy się do Mateusza Morawieckiego. Przede wszystkim żądamy wycofania się z tej szkodliwej decyzji, ale poza tym zadajemy publicznie pytania. Ile osób wyląduje na bruku? Ile osób straci pracę? Czy w interesie tak naprawdę, czyim interesie tak naprawdę działa, zgadzając się na wyprzedaż w obce ręce tych spółek? I czy przejęcie Lotosu, które skutkuje jego rozbiorem, ma służyć osobistym interesom Daniela Obajtka? Szanowni Państwo, wiele spraw wychodzi na jaw, wiele afer związanych z prezesem Obajtkiem i z Orlenem. I to jest kolejna. I nasi wyborcy, mieszkańcy, w ogóle Polski, Polacy, Polki, Polacy pytają, zadają pytania nam, w związku z czym my pytamy dalej pana Morawieckiego, co on o tym sądzi. My absolutnie żądamy, aby z transakcji się wycofał. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy macie państwo Szanowni pytania? Państwo, przełóżcie to na język polski, bo szczerze powiem, ja nic z tego nie rozumiem. Przecież normalną praktyką jest prywatyzacja różnych instytucji. Dlaczego akurat w tym momencie protestujemy? W jaki sposób szary mieszkaniec tego kraju zostanie pokrzywdzony przez tę transakcję? Tłumaczyłem to przed chwilą. To wynika z natury tej transakcji. Mamy do czynienia z dwoma spółkami, dużymi koncernami paliwowymi, których większościowym udziałem jest Skarb Państwa, suweren. Bo my jesteśmy ich właścicielem. Ktoś sobie umaił fuzję. Ale to nie jest fuzja w gruncie rzeczy, bo to nie jest połączenie tych dwóch firm, tylko wykup jednej przez drugą. I teraz Orlen musi zapłacić za akcję Lotosu Skarbowi Państwa. Żeby to móc zrobić, musi zaciągnąć kredyt, pożyczyć pieniądze, bo ich nie ma. Mało tego, jest mocno dzisiaj zadłużony. Skutki tego widzimy w cenach na stacjach paliw. To jest skutek tej złej polityki. Ta polityka dzisiaj jest kontynuowana. My w gruncie rzeczy za to zapłacimy dwa razy. Tak? I to jest to, co nas niepokoi. I jednocześnie mamy dzisiaj dwa koncerny paliwowe, polskie. Na strategicznym obszarze państwo je kontroluje. Na skutek realizacji tego pomysłu wpuszczamy podmiot trzeci, zewnętrzny, który będzie gigantycznym operatorem. Nie tak dużym jak ten Orlen po przejęciu Lotosu, ale jednak dysponującym znacznym potencjałem na naszym rynku paliw. I to rodzi pewne obawy i wątpliwości, czy w takim strategicznym obszarze rzeczywiście potrzebne nam jest takie otwarcie. Ale kluczowa kwestia to jest to, że ekonomicznego sensu w tym nie ma. Trzeba zaciągnąć pożyczkę, to znaczy państwo, Skarb Państwa na tym teoretycznie zarobi, tylko że są tak zwane przychody pod kreską. To nie są środki, które można wydać, one ograniczą nasz dług. Ale ekonomicznego sensu z punktu widzenia suwerena, tych, którzy korzystają z oferty produktów, które te koncerny dzisiaj dwa nam oferują, konkurując w jakiejś mierze nawet ze sobą, z pożytkiem dla nas, będziemy musieli zapłacić po prostu więcej. Jak duża będzie to pożyczka? Trudno mi powiedzieć, bo dzisiaj nie wiemy, jaka cena akcji zostanie przyjęta, jeśli chodzi o to rozliczenie. I do końca ten mechanizm tego wykupu nie jest znany, ale natura jest taka. No, ma to tak kupić, na dzisiaj mówimy ma kupić, o dziesiątkach ma kupić, miliardów, setkach to jest, miliardów? To są tak, to są grube miliardy złotych. Dzisiaj dług Orlenu to jest 13 miliardów mniej więcej. Tak? Takie jest zadłużenie Orlenu. A w tle mamy jeszcze jedną operację, która jest przygotowywana i która naszym zdaniem ma większy sens, czyli przejęcie PGNiG. Też w podobnej formule ma być przeprowadzone. I ma kupić akcję PGNiG-u od Skarbu Państwa Orlen właśnie. A jakie jest uzasadnienie rządu? Mogę powiedzieć, mieszanie herbaty, tak? Słodsza od tego ona nie będzie, z pewnością. No to jakie jest uzasadnienie tych transakcji? No tłumaczymy, nie ma uzasadnienia. To jest mrzonka o budowie gigantycznego koncernu multienergetycznego. Pomysł pana Obajtka, który
ma być realizowany. Nie do końca wiemy w imię czego. Na pewno nie w interesie Polek i Polaków. Poza tym przez ostatnie, przecież skoro pan prezes... I pytamy o to, jakie interesy w tle się za tym kryją, tak? Bo pewnie się kryją. Skoro pan prezes Obajtek tak świetnie zarządza, to nie potrafimy też wyjaśnić i nie odpowiadają nam na zadane pytania, bo na rynkach światowych baryłka ropy w tej chwili jest przez ostatnie 50 lat 50% tańsza. Przecież u nas benzyna, nic się nie zmieniła, cena benzyny wręcz nieraz idzie w górę. No więc na jakiej zasadzie? Jak to się dzieje? W momencie, kiedy pan Obajtek został prezesem, cena baryłki benzyny była na poziomie poniżej 60 dolarów. Dzisiaj jest na takim samym, a ceny są podobne jak w czasach, kiedy przekraczała 100 dolarów. Także... O tym się po prostu ciężko mówi i wyjaśnia no, ludziom, którzy nie mają jakby pojęcia ekonomicznego. Ale staraliśmy się to zrobić tak, żeby to było... Bo mnie jest też trudno wytłumaczyć i powiedzieć takim językiem bardzo prostym. Natomiast no, mówimy głośno dlatego, że trzeba jednak uświadomić Polkom i Polakom, że no, nie idziemy w dobrym kierunku. Tym bardziej, że to wszystko się przełoży na brak miejsc pracy, to wszystko się przełoży na podwyższenie kosztów znowu utrzymania, bo to i energia, no wszystko co jest związane z ropą. Uzasadnienia ekonomicznego my nie widzimy w tym przedsięwzięciu. A ten trzeci podmiot, o którym pan poseł wspominał, to on się nie pojawi dlatego, że UOKiK tam jakieś dyspozycje wydał w sprawie tej transakcji? Ta transakcja musiała być notyfikowana przez Komisję Europejską i Komisja Europejska sformułowała dość twarde warunki, jakie muszą być spełnione, żeby to połączenie, ta fuzja, tylko jeszcze raz powtarzam, to nie jest połączenie, to jest przejęcie, tak? jednej firmy przez drugą mogło się odbyć. Musi trafić do podmiotów trzecich, określona część tego majątku, czyli 80% stacji, 30% udziału w rafinerii i 50% produkcji tej rafinerii jest do dyspozycji tego podmiotu. Takie są warunki. No i one muszą być wykonane, bo inaczej transakcja nie będzie mogła być przeprowadzona. Z tego no, mamy dodatkowe koszty i zmiany w strukturze, w strategicznym obszarze, które o tym bardziej, no, mogę powiedzieć, negują ten zamysł, tak? Także w tym strategicznym, politycznym wymiarze. Czyli równolegle w ogóle będzie... niezrozumiałe są, biorąc pod uwagę to, co PiS mówi ciągle o repolonizacji, tak? To tutaj mamy w gruncie rzeczy prywatyzację i to prywatyzację zewnętrzną. Tak? Bo trudno sobie wyobrazić, że się pojawił tutaj jakiś polski podmiot. Czyli równolegle będzie prowadzone połączenie Lotosu z Orlenem. Przejęcie, tak? Niewykupione, bo oni muszą okay. Dobrze, kupić. Ale w tym samym czasie będzie trwało poszukiwanie tego trzeciego operatora, któremu odda się sfinalizowanie no, tego połączenia Lotosu, będzie tak? Możliwe dopiero po przekazaniu, po wypełnieniu tych warunków określonych przez Komisję Europejską. Czyli najpierw trzeba sprzedać, a potem dopiero połączyć. No, tak jest. Najpierw muszą wykupić. Czy ta sprzedaż ma być prowadzona w formie jakichś negocjacji, rozmów, czy to będzie przetarg jakiś? No to będą negocjacje, ale do końca też tego nie wiemy. Tak? Wiemy tylko, że wstępne rozmowy z MOL-em są prowadzone, ale także mogą złożyć ofertę inne podmioty. No nie będzie to przecież się działo w ciszy gabinetów tylko i wyłącznie. Może się pojawić któryś z operatorów rosyjskich. Dziękujemy bardzo.